Witam wszystkich. Czasami ktoś pyta, czemu kabel AUX do takiego radia nie działa. Chodzi o taki kabel gotowy z Allegro na przykład, czy tam z AliExpress, czy skądś tam. Ktoś tam kupi, bo nie chce mu się robić, a potem się dziwi, że mu radio nie działa, znaczy AUX mu nie działa. Oczywiście pomijając takie kwestie typu, że radio nie obsługuje, albo jest źle zamontowany, albo mamy tam za mały tam numer SV i tak dalej, o którym swoją drogą zapomniałem powiedzieć w tym poprzednim filmie o AUX-ie, ale mniejsza z tym. Ogólnie rzecz biorąc, zakładając, że nasze radio obsługuje AUX na pewno i na pewno zamontowaliśmy to dobrze, a mimo wszystko kabel nam nie działa, znaczy ten AUX się nie pojawia. U mnie się na przykład pojawia, jak widać. Także moje radio jak najbardziej to wspiera. Także oczywiście sprzedawcy na aukcjach zazwyczaj piszą coś typu: sprawdź, czy twoje radio działa przed zakupem kabla, żebyś potem nie miał problemów, bla bla bla. Albo trzeba poprawnie zamontować, albo trzeba coś tam w komputerze zakodować i tak dalej, i tak dalej. Nic nie trzeba w żadnym, przynajmniej w E46 nic nie trzeba w żadnym komputerze kodować, podpinamy kabel i ma działać, także... No ale rozumiem, skąd są te teksty, to jest po to, żeby zabezpieczyć się przed narzekaniem klientów, że tak powiem. Ale mniejsza z tym, zostawmy to. Mam tutaj taki właśnie kabelek, proszę bardzo, świeżo z koperty. Kupiłem specjalnie na Allegro, jeden z najpopularniejszych, tak on wygląda. No, wtyczka jest przynajmniej ładna, tutaj mamy jakieś magiczne pudełko. Dobra, podepnę i zobaczymy, czy działa. Jeszcze raz pokażę, żeby nie było. Mój kabel ręcznie zrobiony, AUX działa, także radio jak najbardziej to wspiera. Żeby nie było, że coś tutaj ściemniam. Teraz sądząc po... Tak nawet nie myślę, że nie będę wypinał, może nie trzeba. Sądząc po ustawieniu kabli, powinienem to wpiąć w ten sposób. Ok, podpiąłem. Bez wyciągania tej głównej wtyczki naciskam. Nie działa. Ale może wpiąłem to za płytko, więc dla pewności wkładam. O, chociaż nie, bo widać, że się nie da bardziej. To muszę przyznać, że ta wtyczka pasuje idealnie. Ale nie da się jej przełożyć bardziej, więc jak widać nie da się najpierw przełożyć i wcisnąć tego. Ale żeby nie było, pokazuję też, jak to jest wpięte w ten sposób. Dokładnie tak samo, jak mówiłem na tym swoim filmie. No ale ewidentnie to jest zrobiona wtyczka w ten sposób, żeby to wpiąć bez odpinania tego. Także wpinam jeszcze raz w ten sposób. No jak w mordę strzelił, nie działa. Co jest, panie? Proszę mnie oddać moje pieniądze. No, także to jest taka rzeczywistość kabli kupowanych gotowych, Hinoli. One często po prostu nie działają, tak, nawet jeżeli nasze radio wspiera. Także czemu tak jest? Nie działa zazwyczaj dlatego, że jest po prostu źle zrobiony. Także jeżeli oczywiście nie mamy ochoty się z tym grzebać i naprawiać tego, no to oddajemy do sprzedawcy i tak dalej, a jeżeli coś chcemy sami to poprawić, no to trzeba się dobrać do jakiegoś tam plastiku, obudowy lub takiego pudełka. Zależy, jak to jest ten kabel zbudowany. Zazwyczaj są takie albo pudełka, albo ta wtyczka jest jakaś taka grubsza czy coś. Zobaczmy tutaj. Jak widać, oklejone papierową taśmą malarską, żeby się nie rozpadło. Nawet się specjalnie nie bawili w skręcanie tego pudełka. No i tu widzimy, jak widać, jest rezystor, są kondensatory. Kondensatory są jakieś zupełnie no-name, niepodpisane, ale mniejsza z nimi. Jest rezystor i rezystor jest zazwyczaj zły. Jak widać, tutaj powinien być 330 kOhm, przypominam. W zasadzie to koło 300 już działa. Chyba nawet mniejszy też będzie działał. Mam nadzieję, że widać wyświetlacz. Jeżeli ktoś się nie zna specjalnie na elektronice, na elektryce, nie rozpozna tutaj kodów kreskowych na tym rezystorze, można sobie wziąć jakiś najprostszy miernik i widzimy 100 kOhm. No i to jest zazwyczaj tak właśnie
Te kable są porobione, że tutaj są wkładane rezystory 100 kOhmów. Czasami są też takie kabelki robione z układami na przykład na płytce i wtedy mamy rezystor SMD i wtedy tam zamiast kresek jest na przykład liczba wpisana typu 100 albo coś takiego. I no, po prostu trzeba sprawdzić sobie, jakie mamy wpisane. Zazwyczaj będzie zła, powinna być też 30 kOhmów, czyli coś takiego. Natomiast jak to naprawić? Idziemy do sklepu z elektroniką, kupujemy sobie rezystor taki. Tutaj, jak widać, pasek jest pomarańczowy, pomarańczowy, żółty. Tutaj jest jeszcze czwarty pasek. On może być złoty, czy tam srebrny, czy nawet go nie być, ale to jest dla nas nieistotne. Liczy się tylko to, żeby był pomarańczowy, pomarańczowy, żółty, czyli to jest 330 kOhmów. Pokazuję, mam nadzieję, że widać. 330, no tu jest 325, ale mniejsza z tym, jest około 330 kOhmów. Tak więc idziemy do sklepu z taką elektroniką drobną, no i prosimy o taką jedną sztukę takiego czegoś. Jest szansa, że nam sprzedadzą jedną, może nawet to będzie kosztowało dosłownie kilka groszy maksymalnie. Można kupić przez internet, tylko że przez internet zazwyczaj trzeba kupić całą paczkę, powiedzmy 10 sztuk albo 100 sztuk, więc zapłacimy to też, no, zapłacimy parę złotych, więc koszt jednej sztuki to będzie kilka groszy, no ale jeżeli ktoś potrzebuje jednego, no to myślę, że nie ma sensu kupować całego takiego zwoju 100 sztuk. Także jakoś trzeba dostać jeden. Jeżeli na naszym rezystorze, który mamy w pudełku, będzie inny kod, tak jak na przykład tutaj jest, co tu jest, żółty, nie, to jest brązowy, czarny, żółty, więc widzimy, że to jest coś innego, więc widać, że to jest problem z rezystorem, także musimy jakoś dorwać jeden taki rezystor, potem idziemy do kolegi, który ma lutownicę, kupujemy mu piwo i mówimy, żeby nam wyciągnął ten, wylutował i wyrzucił ten i wstawił ten. No i jak już nam kolega z lutownicą wymieni ten rezystor, ładnie nam wlutuje, obetnie nóżki, ten stary do śmieci, wszystko jest pięknie, ładnie. Kolega sobie pije piwo, my mamy kabel naprawiony. Wszyscy są zadowoleni, można go złożyć i iść do samochodu, go montować. Ale kiepskie to pudełko, nie dziwię się, że je kleili taśmą. Czy ja mam jakąś taśmę malarską, żeby to zakleić, żeby było jak oryginalne. Proszę bardzo, mamy kabel zrobiony, naprawiony, idziemy domontować do samochodu. Także wracamy do samochodu, mamy nasz zmodyfikowany kabelek. Na szczęście nawet nie muszę tej wtyczki odpinać. Bierzemy to, podłączamy prawidłowo, tak jak miało być. Jakbym sobie jeszcze mógł trafić. Dobra, weszło. Cyk. No i mamy aux, możemy puszczać nasze disco z telefonu czy tam MP3. No i tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.